Siema, by od tej strony witam Was bardzo serdecznie i czas na odcinek zbudowania składu pod jutrzejszy nadchodzący turniej FIFA Global Series o godzinie 12 od EA Sports. Ostatni taki turniej w sezonie FIFA 23 więc warto się tutaj pokazać z ładnej strony, chociaż, no wiadomo, będzie niesamowicie ciężko. Grają wszyscy najlepsi zawodnicy w Europie i w Polsce takim turnieju, czyli no ponad 500 osób praktycznie bierze w nim udział, no ale postaram się powalczyć o jak najlepszy wynik, no i do tego trzeba zbudować tutaj składzik. Pytaliście sporo o Taktyki na nadchodzące Food Champions i taki odcinek mam już dla Was przygotowany, wyląduje dzisiaj o godzinie 19.30, 20.00 na moim kanale tutaj na YouTubie, ale zostawcie łapeczkę do góry, będzie mi bardzo miło pod tym filmikiem, dobijemy do tych 400-500 łapek, 19.30 wlatuje oczywiście filmik z taktykami, no i życzę Wam, żebyście... Wbili jak najlepszą rangę na Food Champions i trafili Mbappé, Totsa w player picku. Mam nadzieję, że któryś z widzów będzie miał takie szczęście. No ale przechodząc do tego składu, który zbudowałem na ten turniej od EA, warto tutaj wspomnieć dwie rzeczy. Po pierwsze, można używać kart wypożyczonych, dlatego że grając w trybie rywalizacji, po prostu te wypożyczenia nie schodzą z danej karty. Więc jeśli masz jedną, jeden mecz wypożyczenia dostępny na na danej karcie to tak naprawdę może grać nią nieskończenie wiele meczów w takim turnieju. A druga kwestia to ograniczenia składowe, które w takim turnieju są, a yy, są to ograniczenia następujące. Mo może być maksymalnie cztery yy, ikony bądź karty toty toc w tym składzie. I tyle. I więcej ograniczeń nie ma. Czyli mogę użyć czterech toców i więcej już toców nie mogę, więcej już wtedy toty nie mogę, więcej już wtedy ikon nie mogę. Ale na przykład toc Moments mógłbym używać. Kart nieskończenie wiele, bo to z momentu to już są inne karty niż karty te typowe no dobra, no to przejdźmy do, do samego składu. Zaczniemy od pozycji bramkarza I tutaj niespodzianki nie będzie, ponieważ jest to Edwin Vandersar wypożyczony. Został jeszcze mu tutaj trzy mecze wypożyczenia. No i jeśli chodzi o pozycję stoperów, to przechodzimy do jednego zawodnika, którego zakupiłem specjalnie pod, pod ten skład, czyli Rafael Varan. Wydałem na niego bagatela prawie 1,5 miliona monet. Znakomity stoper, świetnie sobie radzi No i przede wszystkim nie wypełnia mi tego limitu. Limitu składowego, no bo jest kartą Tots Moment. Gdybym na przykład chciał użyć tutaj swojego Vergilla Vandyka, to ty wypożyczonego, no po prostu nie mógłbym go tutaj wstawić. Drugi stoper to już jest stoper, który mam yy, wypożyczony którego mam wypożyczonego, jest to Lucio w wersji Trophy Titans 91, no kapitalny stoper, powiem szczerze, że to duo zgrywa się, zgrywa się naprawdę idealnie, no i nie wypełniamy żadnego limitu, bo jeszcze warto dodać, że bramkarz jest poza limitem, także to może być dowolna karta, ikona i tak dalej, ona się nie liczy do tego limitu, liczą się, liczą się tylko zawodnicy z pola, no plus też ewentualnie ławkowi. Dobra, lewa obrota. Kogo przeszukowałem tutaj na lewą obronę? No, oczywiście, Capdevilla 90. Jest to, wydaje się, najlepszy wybór, jeśli chodzi o lewego obrońcę, który również nie podlega restrykcjom. Znakomita karta Foot Fantasy Hero. Przechodzimy na prawą obronę. No i tutaj już e, biorę pierwszą kartę, która, która wypełnia limit. I jest to Ashraf Hakimi 94 w wersji Toty. Przydaje mi się, do takich ofensywnych akcji tym wahadłowym, no jest znakomitym zawodnikiem. Wiadomo, tutaj też można byłoby wrzucić jakiegoś fajnego prawego obrońcę, który nie byłby kartą Toty i nie wypełniałby tego limitu, ale ja bardzo lubię Hakimiego, także już go sobie tutaj wrzucam. Środek pola, kolejny zawodnik, którego mam zakupionego, jest to Ruth Hulit, 93, sporo osób też potrafiało, sporo prosów potrafiało tego Hulita 94, w tych paczkach, które były w sklepie, i tam była jedna z trzech ikon wypożyczonych. I ludzie potrafiali hulita 9-4, wtedy nie musieli go kupować. Ja takiego, takiego szczęścia nie miałem, a hulit moim zdaniem najlepszy środkowy pomocnik w grze. No i drugi środkowy pomocnik, no to ten sam event, co Lucio, Trophy Titans, czyli jest to, moi drodzy, jajaturę wersji Trophy Titans 90, no i znowu pod restrykcję nie podlega, a tworzy z hulitem idealny duet w środku. Pola. Dobra, zawodnicy ofensywni, no skoro mam Varana, no to musi tutaj być też kolega jego z Manchester United, Markus Rashford, wypożyczony, trafiony, no i robi robotę Marcus Rashford. Pięć razy sztucze, cztery gwiazdki słabszej nogi, lepsza prawa noga, ale naprawdę ma bardzo fajną sylwetkę, potrafi też wyskoczyć do główki, także nic więcej mi tutaj, jeśli chodzi o tego zawodnika, nie potrzeba. Przechodzimy do prawego pomocnika, no i tutaj Said Al-Owairanchi, potrzebujemy tutaj. Sprintera, który popędzi z tą piłką e, I e, Dorzuci, dorzuci, czy to do Rashforda Czy to do naszych napastników e, No ma 4 na 4, wiadomo Nie jest to może jakiś mistrz driblingu, ale Ale też idzie, idzie nim podryblować No i przede wszystkim mówię, ta szybkość nie ma Nie ma sobie równych w FIFA 23 Najszybszy zawodnik w FIFA 23, myślę, że tutaj Chyba, chyba, że macie w komentarzach Możecie napisać w komentarzu jakąś propozycję Zawodnika, który według was jest szybszy niż Seital Owejran Dobra, linia napadu i tutaj jednym z zawodników będzie Robert Lewandowski97. Nie no, żarcik, jednak Roberta nie użyję na taki turniej. Troszkę jednak, troszkę jednak by brakowało tej mocy. Ale Robertem sobie zagram Foot Champions. Natomiast jeden z tych napastników jest Cristiano Ronaldo, którego trafiłem wypożyczonego. 96 Toc moment, więc no, nie podlega limitowi, tak jak mówię. Ale na przykład ten, ten, ten Lewandowski97 by już wypełniał mi limit. E, jako karta Team of the Season A mm, Cristiano Ronaldo nie podlega temu limitowi Także Ronaldo 96 No i na sam koniec Nie może być składu bez tego zawodnika Kylian Mbappe Toty No i ten składik prezentuje się następująco Myślę, że wygląda bardzo fajnie e, Jeśli chodzi o karty, które robią limit No to jest to Mbappé, Hulit, Rashford oraz Hakimi Pozostali zawodnicy są nie podlegałem tutaj restrykcjom. No i zobaczymy, jak pójdzie. Możecie wpaść też jutro na mój strumyk od godziny 12. Będę ten turniej relacjonował. Jest mega ciężko, jest mega tryhard, ale jest zawsze radocha, jak coś dobrze pójdzie w takim turnieju. Dobra, dzięki, do usłyszenia i mam nadzieję, że wieczorem wpadniecie na filmik z taktyk.